Tak, mam się na basocie, właśnie widzicie, jakoś jak w kółko próbuję wykonać ultrę. Właśnie miałem symulację. Cały czas miałem się na baczności z tym. A może skoczy, nie wiem. No, taka taktyka, którą zastosował Gen, niestety nie zadziała przeciwko mnie. Rufus nadal nietykalny. Oho, i teraz no naprawdę zrobi się ciekawie, bo walczymy z Zangiefem po raz kolejny. Ale jak mówię, Rufus nawet przeciwko niemu może radzić sobie no całkiem dobrze. A ładnie Bóg teraz zagrał Zangief ze swoim dwoku z atakiem. A, teraz byłem za blisko. A, ta spółka zbyłaś użyć swojego jakiegoś cross-upa właśnie. A, ta ładna kontra ode mnie z Garfield Tornado. Teraz chciał wykonać właśnie ten atak. Nie mam powiedzieć, jak się nazywa. Chyba Vanishing Flat. Ale skontrowałem, jak widzicie, swoją ultrą. Ajaj, no niestety ten atak w wersji EX no jest dość potężny. A, zablokował. Aj, teraz lariat. Jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jeszcze nie wygrałem. Aj, block damage. Sytuacja, kiedy macie po prostu tak mało zdrowia, że nawet broniąc się możemy stracić się, znaczy no przegrać rundę. Nawet takie rzeczy się zdarzają. Ach, spinning pile driver. Aj, chciałem go chwycić, niestety naprawdę źle wymierzyłem z czasem. Ach, chciałem je znowu chwycić. Spinning pile driver. Teraz ładne combo. A teraz właśnie widać, że na mnie naciska. Aj, ale on pięknie teraz chwycił. Jest, musi się udać. A, ładnie teraz. Teraz EX Galactic Tornado, które przyciąga przeciwnika. A, ładnie. Ładnie. Jeszcze wygrać jedną rundę i mamy z głowy Zangiefa. I przypuszczam, że następny już będzie rywal Rufusa. Okej, okay, pierwszy ruch znowu mój. Aj, przeskoczyłem nad nim, teraz uwaga, uwaga. Ale pięknie, wow, już bez utraty ani kawałka zdrowia zabrałem mu aż połowę zdrowia. Wow, naprawdę, Nyzm, jestem no, zaskakująco świetnie mi idzie. Zaskakująco świetnie. No i właśnie EX Snake Strike, które no jak mówię jest mocarnym atakiem. I go zdążyło wykończyć. Wow, niezwykła dyspozycja przeciwko Zangiefowi, no u mnie w ostatniej rundzie. I teraz właśnie rywalem Rufusa jest, jak nie trudno się domyśleć, Ken Masters. I oczywiście najpierw znowu scenka. Wyraźnie Rufus ma kłopot z temperamentem. Jeszcze te jego pozy, to wszystko jest wybitne. A jeszcze ten wyraz Kena na twarzy, no po prostu to jest epicka scenka. Okej, póki co idzie mi dobrze.
A jak mówię, uważam jeszcze, bo no wiadomo, Ken Mas może użyć swoich shoryukenów i swoich ultym. Póki co, jak widzicie, jednak ta walka idzie łatwo. Ale go zmyliłem, właśnie użył swego EX Tatsumaki z Zenpukiak. No i właśnie shoryuken, o których wspomniałem. Ale wpadł w Galactic Tornado. A czasami Rufus wygląda po zwycięstwie, jakby był pijany. A, zdążyłem na czas ze swoim Snake Strike. A, ładnie teraz użył swojego shoryukena, Ken. Kolejny EX Tatsumak Zenpukiak. No i shoryuken po raz kolejny. Wow! Niezłe kombo. On się do czegoś szykuje. Chyba się wybroni, tak mi się zdaje. A jednak nie, myślałem, że... No trzeba trochę też zgadywać czasami z tym używaniem ulty. No czasami wiadomo, może przeciwnik jej użyć, czasami... Znaczy czasami może przeciwnik zaatakować, czasami jednak nie. A, nieźle. Ajaj! No, jest, udało się. No niewiele zdrowia, ale jak mówię, Rufus ma go ogólnie mnóstwo, bo aż 1150. W czasie, gdy Ken na przykład ma 1000. No tak, właśnie nie być tego świadkami, ale no... Rufus ma też ten nawyk mylenia wszystkich, kogo spotka z... każdego osobnika, kogo spotka no, z Kenem Mastersem. Między innymi Kemi, Ryu, Dana i wszystkich myli z Kenem. Wow, ale wytrzesz! On miał oczy do zmiaru bańki mydlanej. I nawet pojedynek przeciwko Sefowi nie powinien być tak trudny, tak mi się zdaje. Jednak tak, póki co nie idzie mi aż tak dobrze. A właśnie dodał go ten potężny EX Snake Strike. No i znowu pierwsza runda, Seth pokonany tak w połowie. Ale w drugiej połowie no wszystko może się zdarzyć. I to dosłownie wszystko. Okej, póki co mi idzie Ice Spinning Pad Drive. Myślałem, że go zdążę chwycić w porę. Okej, póki co jakoś mi idzie. Teraz... Uju, EX Snake Strike! Znowu się sprawdziło. Oj, teraz znowu go chwycimy. Oj, znowu ta sytuacja, kiedy ma ultrę wypełnioną. Okej, nie, teraz Galactic Tornado. I właśnie udało mi się przed tym wybronić. Jak widzicie, to będzie łatwy pojedynek tym razem. Zresztą musi być. Musi się udać. Tak. Ultra Space Opera Symphony. No, która sama sobie jest dobra, ale można ją także dać na końcu jakiegokolwiek kombosa, no... No, przy wybijaniu właśnie przeciwnika w powietrze. No i właśnie Rufus. Teraz to Rufus pokonał Sefa. To tym razem Rufus jest Sprite. No i do końca happy ending go czeka. Mnie się zdaje, czy Candy w tym filmie ma piegi? W poprzednim chyba nie miała. Wow, on tu sobie wygląda jak budak. Oczywiście, kogo obwiniamy? Kena Mastersa. No cóż.
Jak mówię, nie do końca happy ending, no nie wszystkie postacie, jak widzicie, no taki ending czeka. Zresztą tak samo było z Chun-Li, że w końcu ona tam się dusiła, ale ona została ukazowana. No do takich endingów trzeba też czasami się przyzwyczajać. A więc to był numer 8. Rufus. Niezwykle, no, otyły gość, ale zaskakująco zwinny. Mój numer 8 na liście. Jeszcze zostało 7 postaci, którymi przejdę w tryb arcade. Kto to będzie? Sprawdźcie sami. CMCZO. Żegnam.